Słowo Boże mówi Ewangelia Marka, drugi rozdział. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli się do niego zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach. Czemu ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzech odpuszczać oprócz jedynego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł: tak myślicie w sercach swoich. Cóż jest łatwiej? Rzec paralitykowi: odpuszczone ci są grzechy, czy rzec: wstań, weź swoje łoże i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak, iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Mieć wiarę za innych. Nigdy rzecz nie stałaby się, gdyby czworo ludzi w desperacji, walcząc o życie i o zdrowie drugiego człowieka, bliźniego, nie przedostało się aż przez dach z paralitykiem, żeby znalazł się przy Jezusie Chrystusie, który ma moc uzdrawiać. Moi drodzy, zdawali sobie sprawę, że czekało ich właściwie wiele przeszkód, ale determinacja, aby pomóc drugiemu człowiekowi w jego ciężkim stanie, była w nich tak wielka, że oni przez otwór spuścili łoże, leżał paralityk. To naprawdę musiało wymagać też dużej siły, desperacji, ale wiary. W co, albo właściwie w kogo? Wiary w Jezusa Chrystusa, który wszystko może i dla którego nic nie jest niemożliwe. Moi drodzy, oni wiedzieli, że kiedy przyniosą tego człowieka w modlitwie, w błaganiach, w desperacji do Jezusa, to oni wierzyli w swoim sercu, bo nikt nie robi takich wyczynów. Nikt nie posuwa się do takich szalonych rzeczy, do takiej determinacji, jeśli nie wierzy w moc i siłę i działanie Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, i to właśnie ich wiara, która była połączona z czynem wiary, doprowadziła tak naprawdę do całkowitego uzdrowienia, to znaczy do cudu Bożego w życiu tego człowieka. Kiedy modlimy się o dane osoby, które potrzebują, potrzebujemy wierzyć w to, że w oparciu o to, co modlimy się do Pana Jezusa i co robimy w imieniu Pana Jezusa, to ma sens głęboki. Potrzebujemy wierzyć, że ta rzecz dokona się, bo wiara to jest teraz. Dokona się to, co się modlimy w oparciu i robimy o Słowo Boże. Bo w liście do Jakuba jest napisane, że nasza wiara powinna być żywa. Kiedy człowiek wierzy, to jest napisane, że ten człowiek tak naprawdę on jest w stanie skutecznie się modlić i on będzie widzieć
Moi drodzy, działanie żywego Boga, bo bez wiary nie można się Bogu podobać. Dlatego nasza modlitwa jest modlitwą wiary. Dlatego nasze działanie jest działaniem wynikającym z żywej wiary. To są uczynki żywej wiary. I w związku z tym zdajemy sobie z tego sprawę, że szczególnie kiedy człowiek jest pogrążony w chorobie, w niemocy, przychodzi różne przeciwności życiowe, różne niesprzyjające okoliczności, które czasami długi okres czasu trwają. Przychodzi, moi drodzy, doliny, żeby tego człowieka wyciągnąć, żeby tego człowieka doprowadzić do miejsca, w którym Bóg chce, aby on był. My potrzebujemy mieć wiarę za innych. Dlatego, że wiele razy fizyczna choroba czy inne rzeczy w naszym życiu niestety osłabiają nas. Wiele razy mówimy, że nie mamy już siły się modlić. Wiele razy mówimy, że nie dajemy rady się modlić. Wiele razy mówimy, że to nas przerasta. To nie jest dobre wyznanie, ale stwierdzamy fakt, który istnieje w naszym życiu, dając sygnały, że my potrzebujemy, aby w momencie naszej słabości, żeby ktoś inny wzmocnił nas właśnie przez wiarę za nas. I teraz chciałabym, żebyśmy się odnieśli do fragmentu z Mateusza, 9 rozdział, od 28 do 30 wersetu. Gdy zaś wszedł do domu, przyszli do niego ślepi i zapytał ich Jezus: wierzycie, że mogę to uczynić? Odpowiedzieli mu: tak, Panie. Wtedy dotknął ich oczu i powiedział: wedle waszej wiary niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy. Tutaj w Słowie Bożym jest napisane, że jeśli dana osoba ma swoją własną wiarę, może zostać uzdrowiona. I to jest powszechnie akceptowana zasada i zazwyczaj tego naucza się, jeśli chodzi o kwestie uzdrowienia. Gdyż celem jest wzbudzenie w ludziach i własnej wiary, aby w wierze doszli do miejsca, w którym mogą zostać uzdrowieni. To tak, jakby istniał określony poziom wiary, na który musisz wejść, aby uzdrowienie się zamanifestowało. Nasza modlitwa wiary między innymi polega na tym, żeby właśnie doprowadzić taką osobę, chorą czy w potrzebie innej, do takiego poziomu wiary, żeby ona była w stanie wejść i wziąć tę łaskę Bożą, którą mamy wywalczoną, uzdrowienie na krzyżu 2000 lat temu dla nas. Aby to uzdrowienie mogło się wreszcie zamanifestować. Wejść do miejsca, w którym ta osoba mogłaby wreszcie wziąć tą odpowiedź na jej problem, na jej samotność, na jej potrzeby finansowe, na uzdrowienie, moi drodzy. Jezus mówił o wielkiej wierze, mówił o małej wierze i mówił też o braku wiary. My wielokrotnie nauczaliśmy, że człowiek Boży powinien dążyć do stworzenia atmosfery wiary przede wszystkim w swoim własnym życiu i swoim własnym domu i w kościele. Moi drodzy, to co oglądamy, to co słuchamy, o czym rozmawiamy, okazuje się, że to ma niesamowity wpływ, moi drodzy, na nasze życie. Niesamowity wpływ. I w związku z tym, moi drodzy, my zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ważną rzeczą jest, że tak naprawdę każdy z nas odpowiada przed Bogiem za swoje życie, ale też odpowiada za stan swojego życia przed Bogiem. I tutaj bardzo mnie podnosi Pan, kiedy słyszę, że są cały czas modlitwy ranne i popołudniowe. Ponieważ jest to między innymi wzbudzenie atmosfery wiary,
moi drodzy, w naszym życiu. I teraz na co chciałabym zwrócić uwagę? Jeszcze raz powtórzę to. Jezus mówił o wielkiej wierze, na przykład setnik, mówił o małej wierze i mówił też o braku wiary. Kiedy jednak opisywał wiarę, mówiąc o wierze wystarczającej do otrzymania wszystkiego, co potrzebujemy, porównywał jej wielkość, jak zarówno ja i wy wiecie już, do ziarnka gorczycy. I napisane jest w Mateuszu 17 rozdział, 20 werset, jeśli będziecie mieć wiary, jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się i nic nie będzie dla was niemożliwe. Większość ludzi dziś może uważa, że ziarnko gorczycy musi być wielkości góry. Ale jest napisane, Jezus powiedział, jeśli będziesz miał wiarę wielkości ziarnka gorczycy, będziesz mógł wrzucić górę do oceanu. Moi drodzy, Jezus użył najmniejszego znanego człowiekowi nasiona. Powiedział, ziarnko gorczycy jest najmniejsze ze wszystkich ziaren, ale kiedy zakiełkuje, wyrasta i staje się na tyle dużym drzewem, że gnieżdżą się w nim ptaki. Moi drodzy, następna rzecz w Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, 19 werset jest napisany. Podobne jest do ziarnka gorczycy, które człowiek wziął i posiał w swoim ogrodzie, wyrosło i stało się wielkim drzewem, a ptaki niebieskie gnieździły się w jego gałęziach. Niesamowita rzecz. Wiara wielkości ziarnka gorczycy wrzuca górę do oceanu, wrzuca rzeczy po ludzku niemożliwe do przesunięcia, do zniszczenia, a jednak wiara, jak ziarnko gorczycy, dokonuje takich rzeczy w nas. Ziarnko gorczycy jest najmniejszym nasionem, ale Jezus powiedział, że najmniejsze ziarnko wiary dokona wszystkiego, co ma być dokonane. Oznacza to, że wystarczy mieć najmniejszą możliwą wiarę. Jeśli nie masz wiary wielkości ziarnka gorczycy, nie masz w ogóle wiary. Albo masz wiarę, która ma wielkość co najmniej ziarnka gorczycy, albo nie masz żadnej wiary. Następnie przechodzisz od wiary wielkości ziarnka gorczycy do małej wiary, a później do wielkiej wiary. W tym momencie Jezus nie mówił o wielkości, mówił o wytrwałości, o jakości wiary. Mówił, że wiara jest nasieniem. Zasadź je, a zobaczysz, jak wzrośnie. Nie chodzi o wielkość nasiona, ale o to, że z nasiona wyrasta roślina. Niesamowitą rzeczą jest to, że gdy Jezus wspominał o tej gorczycnej wielkości wiary, twierdził, że jeśli masz nawet najmniejszą ilość wiary, może zrobić wszystko, co ma zostać zrobione. Ludzie wielokrotnie mówią, człowiek powinien mieć na tyle wiary, żeby wystarczyło jej do otrzymania uzdrowienia. Nigdy Jezus tak nie powiedział. I nigdy Jezus nie pytał, ile masz wiary. W kilku sytuacjach Jezus powiedział, twoja wiara cię uzdrowiła. Ale zauważcie, że nigdy nie powiedział nikomu, przykro mi, ale nie masz dość wiary. Niewidomemu człowiekowi, o którego musiał się modlić dwukrotnie, nie powiedział, człowieku, gdzież jest twoja wiara? Nie, to Jezus był osobą modlącą się. Czasami wkładamy całą odpowiedzialność za uzdrowienie na chorą osobę i również odpowiedzialność za posiadanie wystarczającej wiary, żeby ona mogła być uzdrowiona. Ale to Jezus się modlił, to Jego wiara tak naprawdę uzdrowiła Go. I tutaj, moi drodzy, Słowo Boże mówi,
że jest bardzo ważne, żeby zrozumieć jeszcze jedną rzecz, że czasami, kiedy stawałeś przed innymi, aby pomodlili się o ciebie, nieważne jest, jak bardzo byli namaszczeni, nadal też potrzebowałeś mieć wiarę, żeby, moi drodzy, wziąć to od Boga i też wiarę, że tak naprawdę każdy z nas, jako wierzący człowiek, kiedy będzie się modlił w imieniu Jezusa Chrystusa za ciebie, każdy z nas jest namaszczony przez Boga, tak jak Jezus był namaszczony Duchem Świętym, i że każdy z nas jest powołany do tego, żeby modlić się o nas. To nie musi być wyjątkowy, namaszczony człowiek, chodzący w darze uzdrowienia. Oczywiście Bóg używa tych ludzi w szczególny sposób, ale On, jest napisane, używa każdego z nas, ponieważ każdy z nas ma Ducha Chrystusowego. Każdy z nas ma Ducha Chrystusowego. Chrystus znaczy namaszczony. Każdy z nas jest namaszczony Duchem Świętym, aby się modlić z wiarą o innego. Amen. I każdy z nas, moi drodzy, ma Ducha Bożego. Każdy z nas, moi drodzy, jest człowiekiem stworzonym w cudowny sposób na obraz i podobieństwo Boga, dla którego Bóg przygotował wspaniałą przyszłość. Moi drodzy, dlatego nie ma dla mnie mieć zasadniczego znaczenia, jak namaszczona jest dana osoba. Ale, moi drodzy, dla mnie najważniejsze jest do końca mieć świadomość, że to Bóg uzdrawia, kiedy chce i jak chce. Ale zawsze powinniśmy zachować czujność, gotowość, że może to się stać w każdej chwili. Teraz chciałabym poruszyć jeszcze kwestię, że wiele razy jesteśmy oskarżani za to, że, moi drodzy, wielokrotnie, że w nas jest jakiś problem i dlatego, kiedy modlimy się o inną osobę, kiedy nie widzimy natychmiastowego uzdrowienia, wielokrotnie szukamy powodu, dlaczego ona nie została uzdrowiona. Ale kiedy czytam Słowo Boże, nie notuję, żeby Jezus najpierw się pokazywał problem w życiu człowieka, czy mówił, jaki masz problem. On po prostu, kiedy przychodził człowiek do Niego, żeby modlić się o jego uzdrowienie, on po prostu modlił się, żeby był uzdrowiony. Natomiast w paru przypadkach czytamy, że powiedział: idź, już więcej na koniec nie grzesz. On, Pan Jezus, nie szukał w jego życiu grzechu na początku, nie wyjmował tego jak z kieszeni, moi drodzy, niczego mu nie zarzucał. On po prostu brał się do dzieła, pokazywał swoją miłość w działaniu, a potem na końcu dawał mu wskazówkę, żeby już do tych rzeczy nie wracał. Jezus powiedział dwóm niewidomym: to stało się dzięki waszej wierze. I jeśli wyrażenie dzięki waszej wierze mówi o wielkości, czy też ilości posiadanej wiary, co jest najczęstszą interpretacją spotykaną w kazaniach, powinny istnieć różne stopnie czy zakresy uzdrowienia, nawet w służbie uzdrowienia wykonywanej przez Jezusa. W rzeczywistości jednak nie widać czegoś takiego, choć czasami widać pewien proces. Czasami, gdy Jezus modlił się o kogoś, napisane jest, że osoba była uzdrawiana, gdy szła. Nie oznacza to, że była ona uzdrawiana stopniowo, gdy szła.
Oznaczało to po prostu tyle, że w drodze do domu, w którymś momencie między odejściem od Jezusa a powrotem do domu, ta osoba była uzdrawiana. Nie oznacza to stopniowego uzdrawiania. Wiemy, że są różne poziomy uwolnienia mocy do życia człowieka, ale wiemy też, że ta moc opiera się na ich własnej wierze dla nich samych. Musimy, moi drodzy, zebrać się w sobie i zadbać o to, aby przez studiowanie Słowa Bożego, modlitwę i post, moi drodzy, aby zwrócić się do innej osoby, aby ona zrobiła to za ciebie, kiedy naprawdę przychodzisz trudny czas. Ponieważ wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, ale choroba wielokrotnie osłabia ducha czy różne przeciwności i my potrzebujemy wsparcia jeden drugiego. Wielokrotnie tego wsparcia nie ma, ponieważ jest brak komunikacji. I to nie jest dobre, ponieważ tak naprawdę do końca nie rozumiesz, co to znaczy koinomia, że należysz do społeczności ludzi, którzy są połączeni miłością Chrystusową jako członki ciała, które mają siebie wzajemnie zasilać, wzmacniać, podnosić, odżywiać, właśnie wzbudzać wiarę w modlitwie w Twoim życiu, aby rzeczy się działy, powoływać do bytu to, co nie istnieje. Aby uzyskać uzdrowienie dla siebie, w pewnym momencie musisz stanąć przed Bogiem czasami, Ty i Bóg, bez żadnych trzecich osób, bo takie sytuacje również są. Ale jeśli nie utrzymasz uzdrowienia samemu, otrzymasz je poprzez kogoś, kto będzie mógł je zdobyć dla ciebie. I tu właśnie spada na naszą służbę wiele krytyki, ponieważ wiele osób twierdzi, że nie możemy tego robić. Niesamowite jest to, że te fałszywe doktryny w oparciu o coś, co Jezus w ogóle nie nauczał, niestety pojawiają się. Ostatnia sytuacja, kiedy byłam bardzo chora, leżałam właśnie w hotelu, gdzie pewna osoba wykupiła mi ten hotel, będąc w Lublinie. Kiedy czekałam na usługę i miałam być w Kraśniku w szkole biblijnej, ona przyszła w nocy do mnie, miała problem, nie mogła mieć dziecka, jej mąż i ona byli chorzy. I pomimo wielu usilnych starań, niestety ciągle nie byli w stanie tego dziecka mieć. I kiedy się modliłam, miałam wizję otwartą, że ona rodzi dziecko. I był ten obraz tak realny, rzeczywisty, że ja zawołałam głośno. Była niesamowita Boża chwała. Ty rodzisz dziecko. W tym momencie Ty, Bóg, posiał ziarno. Twoje łono już jest zapłodnione. Dostałam parę dni temu wiadomość, że jest w ciąży. Jest to dla niej cud Boży. Ona wielokrotnie mnie prosiła o modlitwę. Prosiła wiele ludzi, ale wierzyła, że Bóg używa mnie w tej kwestii. I ja stanęłam o to. Prosiłam innych ludzi. Ale pewnego dnia, po wielokrotnej modlitwie, było objawienie z góry. Prorocze objawienie. I to spowodowało taki wzrost wiary w moim życiu i w życiu tej osoby, że momentalnie stał się cud Boży. W związku z tym zachęcam ciebie, moi drodzy, abyś był tą osobą, jak Słowo Boże mówi, żebyś miał wiarę za innych i wzbudzał tą wiarę w innych. Oczywiście, jeśli dana osoba ma swoją własną wiarę, może zostać uzdrowiona. Co jest najlepszym rozwiązaniem? Zawsze lepiej jest samemu uzyskać uzdrowienie dla siebie i nie iść do kogoś innego, aby je otrzymać. Jeśli idziesz do kogoś innego, nigdy nie wiesz, czy ten ktoś działa w duchu, w pełni moc. Ryzykujesz i masz nadzieję, że ta
osoba poradzi sobie z problemem, że chodzi z Bogiem i że to wystarczy, aby pozytywnie załatwić sprawę. Ale tak naprawdę do końca też nie wiesz, czy to się stanie. Moi drodzy, ale musimy zrozumieć jedną rzecz, że jeśli potrzebujemy pomocy i nie jesteśmy w stanie wziąć przełomu do naszych finansów, do naszej samotności, do naszych spraw rodzinnych, do zbawienia naszej rodziny, do uzdrowienia, powinieneś uniżyć się. I to jest dobre, że potrzebujesz pomocy, bo od tego się zaczyna. Nikt nie prosi nikogo o pomoc, jeśli nie uniży się w swoim sercu i nie powie sobie, że nie widzi rezultatu, że nie jest w stanie sobie samemu pomóc, że potrzebuje wsparcia drugiego człowieka. Powinniśmy być w stanie zwrócić się do kogoś, aby tą pomoc wziąć. I to jest właśnie wynikiem dojrzałości w chrześcijaństwie. Dojrzałości w chrześcijaństwie. A przecież tak naprawdę jest napisane, że my do tej dojrzałości mamy dążyć. Jeśli jednak nie potrafisz zadbać sam o siebie, prawdopodobnie nie będziesz w stanie pomóc innym. Jeśli ty sam nie będziesz w stanie poprosić kogoś o pomoc, to zasadniczo ty nie będziesz w stanie pomóc też innym. Jeśli chcemy być błogosławieństwem dla innych, musimy być w stanie wziąć błogosławieństwo dla siebie od innych, żeby móc następnie przekazać je dalej. Ktoś dzisiaj mi powiedział w ten sposób przez telefon. Ja mu powiedziałam, jest dobrą rzeczą brać błogosławieństwo, a ta osoba do mnie mówi, ale to ja jestem bardziej błogosławiony, kiedy daję. Więc kiedy w ten sposób podchodzimy do rzeczy, że chcemy być błogosławieni, to najbardziej błogosławiony jest ten, który daje. Ale też Słowo Boże mówi, żeby móc być błogosławionym, to trzeba umieć to wziąć. Bóg chce, żeby każdy człowiek był uzdrowiony, żeby dobrze się miał i jego duszę, jak i ciało. Niesamowite w świecie wiary jest to, że możemy mówić o uzdrowieniu w tak wielu różnych obszarach. Można zostać uzdrowionym przez namaszczenie, to jest suwerenne działanie Boga. Można zostać uzdrowionym przez własną wiarę i można zostać uzdrowionym przez wiarę innej osoby. Posiadanie wiary za innych jest podstawą tego, o czym teraz dzisiaj mówimy. Słowo zbawić oznacza uratować, zapewnić powodzenie, uczynić zdrowym pod każdym względem. Nie jest Bożą wolą, czytamy w Słowie Bożym, aby ktokolwiek zginął, ale aby każdy został uratowany, aby każdy został uzdrowiony, uwolniony. Każda osoba może mieć wiarę, że to się stanie. To są wszystko podstawy wiary, o czym mówimy. Podchodzimy do uzdrowienia z tak wielu różnych stron, że ludzie zadają pytania, czy każdy człowiek może być uzdrowiony, jeśli ma dość wiary. Tak, to ma sens. Każda osoba, która ma dość wiary, może zostać uzdrowiona i może przyjąć uzdrowienie samodzielne. Ale pada też wiele innych pytań. A co jeśli to czy tamto nie jest w tej chwili wolą Bożą? Albo co jeśli Bóg ma swój idealny czas i wyznaczoną datę dla twojego uzdrowienia? Słyszeliśmy takie pytanie, ale jeśli tylko masz dość wiary, możesz zostać uzdrowiony. Jeśli prawdą jest, że jeśli masz dość wiary, uzyskasz uzdrowienie, to wtedy mówienie, że trzeba czekać na to, nie ma w tym momencie sensu. To, co wracam na początku. Nasze modlitwy i czyny wiary są po to, aby wzbudzić wiarę w drugim człowieku, żeby ona wyszła na taki poziom wiary, żeby ona była w stanie wziąć to uzdrowienie. I tutaj, moi drodzy, Słowo Boże mówi, Jakuba, moi drodzy, 5:14. Choruje ktoś wśród was, niech przywoła starszych kościoła,
i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, jeśli zaś popełni grzechy, będą mu przebaczone. Wielokrotnie wracamy do tego fragmentu Słowa Bożego. Ponieważ jest bardzo istotną rzeczą, jeżeli ktoś zaczyna chorować w ciele Chrystusa, żeby zadzwonić do pastora lub starszych zboru o modlitwę, o uzdrowienie. Moi drodzy, to jest zarezerwowane dla ludzi wierzących, tak jak wieczerza Pańska. Więc korzystajmy z tego, co Bóg nam daje. Werset ten zaczyna się od pytania. Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła. Chora osoba wzywa starszych kościoła. I niech starsi kościoła modlą się nad nim. Czy to nie jest wspaniałe Słowo Boże? Wypełniając przez posłuszeństwo dla głosu Pana to słowo, przyznając się do tego słowa, zarówno osoba chora, jak i osoby, które się modlą za nią, wypełniamy wolę Bożą. Wypełniamy Słowo Boże. Zauważcie, że nie jest tam napisane, aby modlili się z Nim, ale aby modlili się nad Nim. Zadanie chorego jest wezwanie starszych, żeby przyszli i modlili się nad Nim. Niech się modlą nad Nim, jest napisane, namaszczając go olejem w imię Pana. Po pierwsze, w wersecie 15 jest napisane, a modlitwa wiary uzdrowi chorego. To modlitwa wiary uzdrowi chorego. Kto to się modlił? To się modlili starsi. Ich wiara, modlitwa wiary starszych uzdrowi chorego. Amen. Jezus powiedział, że mamy władzę i moc nad wszystkimi mocami ciemności, nad każdą chorobą i niemocą. Jeśli twierdzisz, że modląc się nie mogę mieć wiary za osobę, która ma zostać uzdrowiona z danej choroby, mówisz tym samym, że tak naprawdę nie mam pełnej władzy nad wszelką chorobą. A jest napisane, że ta władza nam już została dana w Jezusie Chrystusie. W imieniu Jezus, w Jego krwi. Moi drodzy, ja mam władzę nad chorobą, która mnie dotyka i ja mam władzę nad chorobą, która kogoś dotyka, kiedy ja się modlę w imieniu Jezusa. Amen. I tutaj wszelka władza, jest napisane, pochodzi od Boga. To Bóg już nam dał w Jezusie Chrystusie. Władzę i autorytet, abyśmy tego używali. Nieużywane naczynie niszczeje po prostu i nie może widzieć efektu, skutku działania żywego Boga. I teraz, moi drodzy, Jezus powiedział, że mamy władzę nad wszelką chorobą i wszelkimi mocami diabelskimi, aby stąpać po wężach, po skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Moi drodzy, ja mam władzę nad złymi duchami w imieniu Jezusa, bo czasami choroba jest wynikiem złego ducha. Jeśli mamy takie objawienie z Ducha Bożego, wtedy wyganiamy tego demona czy demony. Moi drodzy, ponieważ ja mam władzę, te demony, ta choroba ma być mi posłuszna na imię Jezus. Na krew Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, kiedy ja modlę się o chorego, to ja modlę się zgodnie z wolą Boga. Bo to jest wola Boga, żeby nikt z nas nie chorował. Żeby nikt z nas nie cierpiał. Choroba jest intruzem, bezprawnie. Zajmuje terytorium, które tak naprawdę należy do Pana, bo jesteśmy świątynią żywego Boga, Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, teraz, kiedy ja się modlę za osobę, moi drodzy, ona zgadza się z wolą Boga,
Ona zgadza się z tym, moi drodzy, że nie chce tej choroby, to my działamy w modlitwie zgody. Jest napisane, gdzie dwóch lub trzech zgromadza się w imię Pana, tam On jest obecny. Kiedy ja się modlę, mam wiarę za kogoś, jest ta osoba, która jest ze mną, czy to w sensie komunikacji telefonicznej, to nie ma znaczenia, czy obecna fizycznie. Bóg jest z nami. Jego święta obecność jest z nami. On działa. Ja w tej chwili, kiedy modlę się o kogoś, o jego choroby, to ja sprzeciwiam się inaczej woli diabła. A Pan Jezus przyszedł po to, aby zniweczyć dzieła diabła. Co to znaczy? Ja kontynuuję inaczej misję Pana Jezusa tutaj na ziemi. Moi drodzy, i tutaj, kiedy mamy tą wszelką i całkowitą władzę daną nam od Boga nad chorobą i złym duchem, to mamy również władzę nad wszystkimi wrogami Boga i nad wszystkimi wrogami tym samym naszymi. Mamy się temu sprzeciwić. Słowo Boże mówi, mocni w wierze. Jakub napisał, a modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Nie możemy zmieniać kolejności Słowa Bożego, które jest zawarte w Piśmie Świętym. Po pierwsze, osoby szukamy chorej, następnie radzimy tej osobie, aby wezwała starszych, jeżeli ta osoba sama do tego nie dochodzi, do takiej konkluzji. Osoba chora wzywa starszych kościoła. Ci modlą się nad nią modlitwą wiary, powiedzieliśmy. Napisane jest, że modlitwa wiary uzdrowi chorego. Kto modlił się modlitwą wiary? Powiedziałam, starsi kościoła. Osoba chora wezwała starszych. Oni przyszli, modlili się nad nią, namaszczając ją olejem. Modlitwa wiary, którą się pomodlili, uzdrowiła chorego. Olej symbolizuje Ducha Bożego. Ona symbolizuje też życie Chrystusa. Ono łamie wszelkie brzemiona bezprawne. I tutaj, moi drodzy, namaszczając olejem, jest to pewnego rodzaju też i gest proroczy, który zasila moc działającego Słowa Bożego, które wypowiadamy nad osobą chorą, imienia Jezus, krwi Chrystusa. Jest napisane, że jest trzech świadków. Jest Duch Święty, który jest symbolem olej, jest krew baranka, moi drodzy, co symbolem wino, jest Słowo Boże. I tutaj my zdajemy sobie sprawę, w tym momencie, co zrobił nasz Pan, kiedy starsi się modlili? Podźwignął go. Co się stało po tym, jak Pan podźwignął osobę chorą? Można powiedzieć, że wypełniły się słowa. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Dodatkowo wypełniły się słowa. Amen. Jakub nie umieścił tego stwierdzenia na początku. Nie powiedział. Jeśli ta osoba wezwie starszych, oni przyjdą, pomodlą się nad nim, a ta modlitwa nie zadziała, wtedy powinni przeanalizować sytuację, wybadać tę osobę, żeby zidentyfikować grzech. Kiedy tylko grzech ten zostanie usunięty, wtedy modlitwa wiary będzie mogła być skuteczna, a chory zostanie uzdrowiony. Oczywiste jest to, że sposób, jaki opisał Jakub, był tym, jakim usługiwał Pan Jezus. Ponieważ Jakub, on głosił to, co głosił Pan Jezus. Nigdzie nie znajdziemy Jezusa badającego przeszłość człowieka i pytającego, jeszcze raz wracam do tego tematu, co złego zrobiłeś. On nigdy nie wykazywał ludzkich grzechów, Pan Jezus. Nie pytał, co ty złego zrobiłeś. Nawet kiedy grzech człowieka był niezaprzeczalny, zapytał, gdzie są ci, którzy ciebie potępiali? Bo ja nie zamierzam ciebie potępiać.
Właściwie to mogę ci powiedzieć, że twoje grzechy są ci przebaczone. Jezus podchodził do ludzi i mówił im, wasze grzechy są przebaczone. A religijni przywódcy byli bardzo zdenerwowani, bo oni działali w duchu oskarżenia, w duchu potępienia. I mówili, któż może tak mówić? Kim ty jesteś? Bluźnisz. I Jezus powiedział, jaka różnica, czy powiem, twoje grzechy są przebaczone, czy jesteś uzdrowiony. Moi drodzy, zauważmy, że kiedy Duch Boży dotyka w czasie uzdrowienia, On sam przekonuje nas o grzechu. On sam przekonuje nas o grzechu. Dlatego, jeśli zaś popełnił grzechy, są mu przebaczone. Wywołuje w nas skruchę. Wywołuje w nas, moi drodzy, pokutę. To jest niesamowite. Ponieważ kiedy przychodzi żywa obecność Ducha Świętego, kiedy modlimy się o chorego, Duch Boży sam się porusza, kiedy jest obecny i dotyka zarówno sfery duszy i dotyka sfery ciała, moi drodzy. Amen. A teraz wrócę do Mateusza, 9 rozdział, od 1 do 8 wersetu. Wtedy wsiadł do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. A oto przyniesie mu sparaliżowanego, leżącego na posłaniu. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego. Ufaj, synu, twoje grzechy są ci przebaczone. A niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie, on bluźni. Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział, dlaczego myślicie złe rzeczy w swoich sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć, przebaczone są twoje grzechy, czy powiedzieć, wstań i chodź. Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy, wtedy powiedział do sparaliżowanego, wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. A on wstał i poszedł do swojego domu. Kiedy tłumy to ujrzały, dziwiły się i chwaliły Boga, który dał ludziom taką moc. Jezus powiedział, dlaczego myślicie złe rzeczy w swoich sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć, przebaczone są twoje grzechy, czy powiedzieć, wstań i chodź? Po to, żeby pokazać im, kim był i że mógł przebaczać grzechy, powiedział do chorego, wstań, weź swoje posłanie, idź do domu. I człowiek to zrobił i został uzdrowiony. Zauważcie, że kiedy Jezus powiedział, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc, inaczej władzę, przebaczać grzech, nie powiedział Syn Boży. Za każdym razem On powiedział Syn Człowieczy. Zawsze podkreślał swoją ludzką, a nie boską naturę. I wróćmy teraz do listu Jakuba 5,15. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Jakub, moi drodzy, nie powiedział, że nie możesz otrzymać uzdrowienia, dopóki nie pozbędziesz się grzechu. Grzech nie powstrzymuje procesu uzdrowienia. Wiesz, co powstrzymuje uzdrowienie? Uzdrowienie numer jeden powstrzymuje twoja wiara, że grzech powstrzymuje twoje uzdrowienie. Wiele osób ma problem z samopotępieniem, samooskarżeniem. Ciągle nie do końca wierzy, że Bóg przebaczył mu grzechy z przeszłości. Nie do końca wierzy, że wybacza mu grzechy, z których pokutuje na bieżąco. I to go powstrzymuje. Powstrzymuje uzdrowienie. Kiedyś zadzwoniła pewna misjonarka i powiedziała, Maria, Jezus dawno już ci wybaczył to, że byłaś nieposłuszna w Stanach Zjednoczonych na Boże objawienie, Boży sen. Zrobiłaś inaczej. Nie możesz siebie potępiać całe życie. Musisz przyjąć to, że Jezus ci wybaczył. Ty już tyle razy za to Boga przepraszałaś. Ty już tyle razy przepraszałaś, że nie byłaś mu posłuszna temu objawieniu. Moi drodzy, nie możemy cały czas wierzyć i szukać ciągle przeszkód,
Potrzebujemy uwierzyć w uzdrowienie, że Bóg, który ma moc Ciebie podźwignąć i uzdrowić, że Bóg, który jest pełen miłosierdzia i łaski, że kiedy Ty modlisz się z wiarą i kiedy przez modlitwę wzbudzasz wiarę w innych, w przyjęcie uzdrowienia, On uzdrawia Twoje ciało i uzdrawia Twoją duszę. Właśnie pokazuje Ci przez Ducha Bożego, jeśli jest problem w Twoim życiu, to żebyś Ty z tego rzeczy pokutował. Ale robi to w tak delikatny sposób, w takiej miłości, w takim czułości Ojca, że Ty się nie czujesz potępiony, że Ty się nie czujesz oskarżony. On dotyka sfery Twojej duszy i ciała. Kiedy przyjmujesz uzdrowienie, moi drodzy, to Bóg dotyka i tej sfery, ja wierzę. I że to, moi drodzy, jest trwałe. I my potrzebujemy ciągle przypominać sobie ten werset Słowa Bożego, że bez wiary nie można się Bogu podobać. W związku z tym, jeśli mamy problem z niedowiarstwem, to pomódlmy się teraz, żeby Bóg dał nam tą wiarę jak ziarno gorczycy. Albo może, żebyśmy byli instrumentem w rękach Boga, aby wzbudzić tą wiarę na takim poziomie w życiu innych ludzi, aby oni byli w stanie wziąć to uzdrowienie, które dla nich jest, dla Ciebie i dla mnie. Moi drodzy, Słowo Boże mówi, że Bóg kocha szczere serce. Bóg kocha, kiedy rozmawiamy z Nim szczerze i otwarcie. Bóg chce, żebyśmy Go poznali jako miłującego Ojca, pełnego miłosierdzia. Bóg dobry i łaskawy. Bóg, który nam daje rzeczy, na które tak naprawdę nikt z nas nie zasługuje. Tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie tego zarobić, zasłużyć sobie na to. Nikt nie zasłużył sobie na uzdrowienie. Nikt nie zasłużył sobie, moi drodzy, na inne rzeczy. My mamy to z łaski. Mamy to przez wiarę. Amen. Potrzebujemy poznać i przyjąć Boga, który chce nas błogosławić. Moi drodzy, chce nas osobiście błogosławić, i chce nas błogosławić przez innych. Wiele razy może zadajesz sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Boże, dlaczego tak się dzieje? Bóg ma wszystko pod kontrolą. On zajmie się Twoim uzdrowieniem ciała, On zajmie się Twoim grzechem w życiu, On zajmie się Twoją słabością w życiu. Pamiętaj, kiedy współpracujemy razem z Bogiem, On współpracuje z nami na naszą korzyść i współdziała ku dobremu. Słowo Boże mówi, połóż swoją całkowitą ufność w Panu. On ma naprawdę o Ciebie staranie. Kiedy zdaję sobie z tego sprawę, jak Bóg mój jest wielki i jaki On jest miłosierny, to ja wobec takiego poznania ja nie jestem w stanie grzeszyć. Ja nie jestem w stanie źle robić, ponieważ Jego miłość tak przenika moją duszę, moje członki, moje myśli, że ja nie jestem w stanie Go zasmucić. Moi drodzy, miłość i wiara to są dwie rzeczy, które idą w parze. Kiedy miłujesz Boga, który jest wiarą, żywą wiarą w Tobie, rzeczy naprawdę mają miejsce. Moi drodzy, szatan nie jest silniejszy od nas, bo ten, który w nas mieszka, jest większy niż ten, który jest na tym świecie. A w związku z tym, moi drodzy, dzisiaj niech nasze serce nas nie potępia. 1 Jana, 3 rozdział, 20-22. Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko.
Umiłowani, niech nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu. I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego, bo zachowujemy Jego przykazanie i robimy to, co miłe w Jego oczach. Zaufanie do Boga to wiara w Boga. Pomyśl, jeśli Twoje sumienie oskarża Cię, tak naprawdę nie masz zaufania do Boga, a więc nie wierzysz do końca Bogu. Jeśli nie wierzysz Bogu, nie otrzymasz niczego od Boga, co oznacza, że możesz nie otrzymać uzdrowienia też. Moi drodzy, tak wiele razy, gdy osoba ma grzech w swoim życiu, moi drodzy, to nie grzech zatrzymuje uzdrowienie, ale sumienie tej osoby. Potrzebujemy uwierzyć, że kiedy wyznajemy grzech, Bóg jest wierny i przebacza nam ten grzech. Jest napisane. Moi drodzy, Bóg Cię zna. Zna Ciebie po imieniu. Wyrysował Ciebie na swojej dłoni. Kocha Cię miłością bezwarunkową. Bardziej kocha Ciebie, niż Ty kochasz siebie. Możesz myśleć, że to jest niemożliwe, ale to jest możliwe i to jest prawdziwe. Ale jeśli Twoje sumienie zaczyna Ciebie oskarżać, odsuwasz się od Boga, tracisz do Niego zaufanie i przestajesz Mu wierzyć. A więc przyjmij do swojego życia, że jeśli wyznajemy swój grzech, Bóg jest dobry i przebacza nam nasze winy, jak i my przebaczajmy naszym winowajcom. Moi drodzy, zdajemy sobie z tego sprawę, że Słowo Boże mówi, że Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. I to jest streszczenie służby Pana Jezusa. Moi drodzy, to, co robił, przezwyciężało wszystko, nawet grzech człowieka, aby wypełnić Bożą wolę. Czy to nie jest proste? Dlatego na koniec zakończymy tą partię Słowa Bożego. Moi drodzy, słowem z Księgi Jeremiasza, gdzie tutaj jest napisane w ten sposób. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony. Wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty, Panie, jesteś chwałą moją. Niech będą zawstydzeni moi prześladowcy, lecz ja nie będę zawstydzony. Niech oni się przerażą, lecz ja się nie przerażę. Panie, dziękujemy Ci dzisiaj w imieniu Jezusa, że możemy mieć wiarę za innych i modlić się i widzieć Boże cuda. Dlatego teraz pomodlimy się za brata Tadeusza. Amen.